W działającym od 3 miesięcy muzeum odbyła się pierwsza tego typu prezentacja współczesnych artystów polskich. Wybrane prace powstały w ciągu ostatnich 3 lat i nie były jeszcze prezentowane w Nowym Jorku. Zorganizowanie pokazu to niemal całkowita zasługa historyka sztuki Kamila Malinowskiego z Warszawy. Kamil przygotował bardzo interesujący program i kiedy przeczytałam jego propozycję, natychmiast zdecydowałam o zorganizowaniu dzisiejszego pokazu. Kamil, który na koncie ma już kilka wystaw, prezentację zorganizował wokół 3 zagadnień: stosunki polsko-żydowskie, kształtowanie postaw patriotycznych oraz koncept seksualności w pracach współczesnych artystów. Nie chciałem pokazywać sztuki, która jest taka lekka, łatwa i przyjemna, sztuki, która często niewiele się różni od teledysku, czy reklamy, czy czegoś takiego. Najwięcej zainteresowania wzbudził obraz Żmijewskiego Karolina o kobiecie cierpiącej na osteoporozę, a prezentacja Krzysztofa Franaszka Laboratorium wymagała wyjaśnienia, że nagłe zniknięcie Pałacu Kultury w Warszawie nie ma żadnego związku z atakiem na wieżowce Światowego Centrum Handlu w Nowym Jorku. Tak, rzeczywiście były te prace, które właśnie miały dostarczyć trochę właśnie jakiegoś takiego antyesencjonalistycznego pojmowania narodu w takim pozytywnym sensie, właśnie takiego patriotyzmu, ale nie takiego ślepego i łatwowiernego, tylko właśnie opartego na krytycznym zrozumieniu historii, bo wydaje mi się, że nie ma co udawać, że pewne rzeczy się nie wydarzyły, nie ma co właśnie ignorować i odwracać głowy, tylko właśnie wszędzie tam, gdzie jest problem, tam trzeba właśnie wchodzić, bo tam się kryje jakaś prawda o nas. Ponad 100 osób wzięło udział w prezentacji polskich artystów w nowojorskim muzeum. Polski wieczór był udany i jeszcze raz potwierdził, że polscy artyści stanowią aktywną część współczesnej sztuki w bogatym i wybrednym świecie artystycznym na Manhattanie. Z Nowego Jorku dla Tygodnia Polskiego Jacek Hurkała.